Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Magnus Carlsen wygrywa Puchar Świata. Pierwszy raz w życiu, w jego karierze, ten cel został już osiągnięty. Wielkie gratulacje, Magnus Carlsen dopiął swego. Jest to naprawdę niesamowity wyczyn. W poprzedniej edycji to Jan Krzysztof Duda wygrywał Puchar Świata. Tym razem jest to Carlsen. Myślę, że jest teraz wielce spełniony i widać, kto rządzi cały czas na światowym podwórku, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o szachy. Mimo, że Magnus nie jest mistrzem świata już oficjalnie, to zapewne wszyscy wiemy doskonale, że jest najsilniejszym szachistą globu. Niesamowity gość. W ogóle fantastyczna postać i myślę, że przez wiele, wiele lat będzie wspominany. To znaczy, no, myślę, że w ogóle w historii szachu będzie wspominany zawsze jako jeden z większych geniuszy. Moi drodzy, przejdźmy do partii, która, uwaga, nie była taka oczywista. Wielkie gratulacje też należą się Pragnanandzie, który rewelacyjnie spisywał się w tym turnieju. No i ten gość, który ma 18 lat, myślę, że jeszcze zawojuje tutaj zawojuje w światowych szachach bardzo mocno. Przejdźmy do rzeczy. Prag rozpoczął ruchem E4. Tutaj mamy szachy szybkie, dogrywka, dlatego że panowie w dwóch klasycznych partiach popełnili remisy, więc popełnili remis. Tutaj skoczek na F3, skoczek wychodzi na C6, goniec C4 ze strony Hindusa, skoczek F6. Moi drodzy, oczywiście to jest zaproszenie do ataku wzmożonej wątróbki, na co Prag się nie decyduje, gra po prostu D3 i goniec kulturalnie wychodzi na pole C5. Jest posunięcie A4, tutaj chodzi o to, żeby ten gońcem mieć furtkę ucieczki w razie czego, no ale też przestrzeń na hetmańskim skrzydle. D6 ze strony czarnych, roszadę wykonują białe i posunięcie A5. To samo czyni Magnus, jeśli chodzi o przestrzeń i furtkę dla gońca. Jednakże goniec E3 ze strony białych, na co następuje wybicie, co jest całkiem normalne, tu się nic złego z jednej i z drugiej strony nie dzieje. Roszadę robi Magnus, czyli kończy rozwój, skoczek z B na D2 i w tym momencie skoczek zagrywa na E7. Zwykle uczę, jak większość trenerów, żeby wyprowadzać wszystkie figury najpierw do gry, ale w tym wypadku goniec C8, tak na marginesie, który jeszcze nie został wyprowadzony, można go uznać jako figurę wyprowadzoną, dlatego że on już strzela po diagonali C8, H3. Skoczek zagrywa na E7, ma do tego prawo, tutaj się skoczek szykuje albo do przejścia na drugie skrzydło, albo do zagrania D5 w pewnym momencie. Skoczek H4 zagrywają białe, jest to dosyć sensowne zagranie. Przy okazji też skoczek spełnia dobrą funkcję, bo pilnuje pola F5 razem z gońcem, więc jak wejdzie skoczek, to wybicie będzie dobre i pionki tutaj zablokują troszeczkę wieżę. Też w ten sposób można sobie to rozkminiać, że tak się wyrażę. Jest posunięcie C6 i hetman zagrywa na E1, przechodzi na skrzydło. No Prag bardzo odważnie i myślę, że skutecznie tutaj gra. Posunięcie D5 gra Magnus, goniec na B3 i hetman D6. Ten ruch mi się bardzo podoba. Jest taki, bym powiedział, ja to mam takie odczucie, że taki współczesny ruch, że hetman idzie do centrum troszeczkę wspomóc pionki. Jest to, myślę, że dobre miejsce dla hetmana. Hetman na G3 i skoczek postanowił tego hetmana zaatakować. Hetman G5 i Magnus gra G6. Wbrew pozorom to posunięcie najlepsze nie jest, dlatego że Prag mógłby tu wykorzystać pewną taką, jakby to powiedzieć, taką nie ideę, tylko zachować mógłby większy spokój w tej pozycji. Prag zagrał skoczek F5, co nie jest najlepszym wyborem, ale też nie jest ruchem, który przegrywa, wręcz przeciwnie, jest ruchem normalnym. Tyle, że skoczek z H na F3. Uważam, że to jest trudne zagranie i trudna decyzja. Zwróćcie uwagę, proszę, że jest konkretny atak na pionka i trzeba się zachować grając F6. Hetman by odszedł na H4 i na przykład po zagraniu goniec E6, co się wydaje naturalnym ruchem, Prag mógłby zastosować ruch D4. Zwróćcie proszę uwagę, jak pionki centralne mocno chcą nadszarpnąć centrum czarnego i to by było całkiem opłacalne. Za chwilę mogłaby wjechać wieża na hetmana. Tutaj wszystko się białymi ładnie sklepia. Skoczek na bandzie, no, najlepszy w tym momencie nie jest, więc po odejściu skoczka, na przykład na G7 w pewnym momencie, ta wieża z hetmanem mogą tu zrobić karierę na polu F6. No, to są takie taktyczne, fajne zależności.
Niestety dla Praga tak nie zostało zagrane, znaczy on sam tak nie zagrał. Skoczek po prostu wjechał na F5 dosyć ambitnie, no i to jest też takie ludzkie podejście. Tu Magnus bezlitośnie wybija to gońcem, czyli zobaczcie, że skoczek wyszedł raz, dwa, trzy razy zagrał, a goniec w jednym posunięciu go od razu wybił. W ten sposób warto też sobie troszeczkę myśleć nad tym, jak się gra w szachy, żeby nabrać fajnego nawyku, nie poruszania się figurą cały czas w debiucie. Aczkolwiek tu jest cały czas normalnie, mówię, bo są debiuty, gdzie dużo jest manewrów. Bicie na F5 nastąpiło i król G7. Nie pozwala król zagrać F6, to jest oczywiste. Król na H1 ze strony Hindusa. Hetman F6, no i tutaj wymiana jest raczej pożądana, bo inaczej pionek na F5 może być stracony. Bicie nastąpiło, skoczek odbił, bicie na G6, HG. No i ta pozycja jest, moi drodzy, no ciutkę lepsza czarnymi, wygodniejsza bym powiedział, ale to nie jest zła gra białym kolorem. To jest tak, znaczy w zasadzie w okolicach powiedzmy remisu, lecz czarnymi można już się nieco uspokoić. Posunięcie E4 i Magnus postanowił wybić na E4. Pionek wybił i tu się pojawił izolowany pionek. To może być problem białymi, ale uwaga, tu się wszystko trzyma. Magnus w takich pozycjach czuje się jak ryba w wodzie. Uwielbia takie grać pozycje, gdzie ma względny spokój, pozycja jest równa, no i wyciskanie wody z kamienia to jest jego specjalność. Wieża AD8, wieża F2, zdwojenie wież. Tu Prag bardzo ładnie i konkretnie gra, to się może podobać. Wieża D4, zawsze nacisk na E4. Wieża się zdwaja na F1 i skoczek z F, przepraszam, z E na E na G8. Broniąc skoczka, nie pozwalając otwierać, nie pozwala tutaj czarny otwierać linii i mocno uderzać na F7. C3 ze strony białych. Wieża wraca na D7. Słuszne posunięcie to pozwala skoczkowi na jakiś manewr, na przykład na G4 czy tam na H5. Białe grają wieża E2. No i w tym układzie Carlsen gra bardzo spokojnie tę pozycję i po prostu zagrywa wieża na E7. Goniec na C2 i skoczek na D7. Manewry, manewry, skoczek C4. Mój drodzy, tutaj ta pozycja po wieży A8 jest po prostu równa. Ciężko, bardzo ciężko powiedzieć, jak czarne mają na przykład wygrywać te pozycje. No białymi tym bardziej. Mi się bardzo nie podoba u białych to, że goniec jest na białym polu i uderza w pionka. No ten układ myślę, że nie jest najlepszy, ale wszystko się trzyma. Posunięcie G4 gra Hindus. No bardzo ambitnie, ale myślę, że dosyć niepoprawnie. Trochę za szybko. Co można by było innego tutaj zagrać? No, chociażby skoczkiem wejść na D6, trochę postraszyć, zaatakować pionka i poczekać, co zrobiłyby na przykład czarne. No, w tym układzie po G4 F6 zagrał Magnus, wieża G2, skoczek na H6, od razu jest G5, wybicie wieżą i skoczek F7 z atakiem, oczywiście z obroną. Czarne tutaj dobrze kontrolują sytuację. Wieża G2, wieża na E6, tutaj wieża na D2. No, stoi normalnie, tutaj nie powinien się obawiać o swoją pozycję tak naprawdę. Magnus skrupulatnie gra na F6 wieżą, co Prak oczywiście wymienia. No i tak jak mówię, ta pozycja jest równa. Jest równa, ale grają ludzie i tutaj można naprawdę czarnymi próbować oczywiście wygrywać. To nie jest łatwe. Nawet bym powiedział, że to jest piekielnie trudne. B4 zagrał biały, bicie, bicie. No i król F8. Król spróbuje się tutaj przerzucić. Tak jak już mówiłem, zobaczcie też, proszę, na czas, jaki dysponują panowie. To też oczywiście ma bardzo duże znaczenie. Tutaj król zagrywa na G2 w tym momencie, król E7, posunięcie A5. To też jest fajny układ białymi, dlatego że pionki świetnie kontrolują zapędy pionków czarnych. To jest taka, powiedzmy, ciekawa blokada. Wieża H8, wieża szuka swoich szans na H2. No i tutaj są konkretne zagrania, mogą być konkretne zagrania w stylu skoczek H5, skoczek F4, może skoczek G4, może skoczek G5. W ogóle skoczki mogą być tu bardzo, bardzo niebezpieczne. Wieża E2 i skoczek na H5. Tutaj pojawia się niestety bardzo niebezpieczny ruch skoczek F4, dlatego Prak ucieka królem. Skoczek wleciał na F4, wieża D2.
i wieża na H3. Zwróćcie proszę uwagę, że czarne w tym momencie nabierają rozpędu. Nie ma żadnej kontry po linii, król się na E7 świetnie ustawił. Nie widać, żeby czarne mogły jakoś progresować. No i właśnie, mimo że silnik mówi, że około remis, to no myślę, że wybronić mógłby się tutaj tylko stokwisz białym kolorem. Posunięcie A6. No tutaj niestety Prak popełnia gafę. To jest taki ruch na sekundach, który szuka zaczepki i szuka jakiejś opcji na wymianę w takiej postaci. Można by było na przykład zagrać goniec na D1, co by było trochę lepsze. Przykładowo wieża C3, wieża C2, no próba wymian oczywiście. Wieża D3, wieża D2. Tutaj oczywiście wymianę można uskutecznić, jeżeli skoczek na D3 wybije. Wieża bije na D3, skoczek D3, to na B4 pada. A na przykład G5, podprowadzenie pionka jest jak najbardziej w porządku. Byłoby, powiedzmy, pogoniec na A4, wieża D4. No i to jest takie wymuszenie trochę wymiany wież, bo tutaj jest atak na dwie rzeczy, na skoczka i na piona. I po wymianie w tej sytuacji oczywiście czarne są nieco lepsze, ale myślę, że białe miałyby większe szanse na zachowanie, no, żeby zremisować. Znaczy, miałyby szanse, żeby zremisować po prostu. Okej. Okay. Wróćmy do pozycji, gdy nastąpiło A6. Magnus bez wahania wybił tutaj na A6 i goniec na A4. No, błąd, każdy błąd potem rodzi kolejny, no więc to nie jest proste, żeby wyprostować swoje błędy podczas gry. Tutaj Magnus zagrał wieża C3. Można by powiedzieć, że ruch nie najlepszy, ale cały czas dający dużą przewagę. Inną ciekawą kontynuacją byłoby zagranie skoczek G5. Jest opcja wejścia na F3. Tutaj jeżeli skoczek by zbił na E5, to wystarczy podejść królem i partia powinna się wygrać sama, dlatego że atakujemy skoczka, który broni pola F3, a w następnym ruchu wjeżdżamy i zbijamy wieżę. Taki byłby prosty, taktyczny plan. Jednakże właśnie po skoczek G5 jeszcze na przykład wieża mogłaby zagrać na A2. Tutaj można by było grać różnie, na przykład wieża F3 z planem skoczek H3, król H1, na przykład opcja dania mata. Jeżeli H4 by nastąpiło, no to też można by było dać szacha, król H2, wieża H3, tu się czarne bawią za darmo, król G1, szach, król F1. No i tak na dobrą sprawę, po takim szachu i król F2, wieża H2 i bicie wieży jest ok, to też wygrywa, ale precyzyjnie by trzeba było jeszcze potem grać, bo tu może wisieć pionek na samym końcu na E5, ale myślę, że też po odejściu skoczkiem na D4 czarne też mają w pełni zasłużony punkt w tym momencie. Nawet jeżeli skoczek zbije na E5, no to teraz wieża na H2, jeżeli tutaj nastąpi król na E3, to bijemy z atakiem od razu na gońca, więc to jest ta różnica. Aczkolwiek to myślę, że nie jest aż tak bardzo istotne. Jakbyśmy dostrzegli taki ruch na G5, to już tutaj jest pozamiatane. Wieża zagrała na C3, w tym momencie skoczek na A5, skoczek wleciał na G5, no i robią się problemy. Wieża C2, skoczek z G na H3 dał szacha. No i to jest piękny szach, piękny ruch, dlatego że król zagrywa na F1. I zobaczcie, że proszę, te skoczki odcinają królowi drogę. I po wieża na A3 grozi wzięcie gońca i za chwilę mat. Jeszcze nastąpił szach, król F6. No i tutaj się czarne, tutaj się białe poddały. Magnus Carlsen wygrywa tę partię. W drugiej partii dogrywki nastąpił bardzo szybki remis. Prak chyba już był zrezygnowany i Magnus Carlsen, moi drodzy, zostaje zwycięzcą Pucharu Świata. Wielkie gratulacje, bardzo trudny turniej trwający 3 tygodnie. No 3 tygodnie, to jest wielki wysiłek na pewno dla niego, ale jakże zasłużona nagroda i znowu się o nim zrobi głośno. Gratulacje, Magnus Carlsen, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, pozdrawiam.